Witajcie. W pytaniach granicznych mówiliśmy już o pieniądzach, o szczęściu, o biznesie. Pytanie graniczne przynosi ci często gwałtownie, niespodziewanie odpowiedź. Potrzebujesz często wielu godzin, dni, czasami tygodni, żeby rozwiązanie się wykreowało, wyinkubowało w twoim umyśle. Ale to jest tak, że ten umysł pracuje jak radary, które wysyłają informacje, a potem z powrotem są odbierane i kodowane. W momencie, kiedy szukasz pracy, tej pracy nagle na rynku nie robi się więcej. To ty stajesz się aktywnym poszukiwaczem informacji. Wysyłasz je, klikasz w internecie, rozmawiasz ze znajomymi, bardzo uważnie słuchasz i przyglądasz się wszystkim ofertom, w końcu pracę znajdujesz. Nie dlatego, że jej gwałtownie przybyło albo los sprzyjał ci w danym momencie, tylko dlatego, że to ty byłeś aktywnym inkubatorem pomysłów. A zatem dzisiejsze pytanie graniczne pyta cię o talent. Jeśli mówimy o szczęściu, mówimy o pieniądzach, mówimy o biznesie, co jest twoim talentem? Do czego masz naturalne powołanie, skłonności? Co przychodzi ci z lekkością? Co to jest?